Cześć. No, w tym tygodniu filmu miało nie być, bo niestety dopadła nas wszystkich choroba, przeziębienie i wszystko stanęło. I to tak niestety jest, że jak tyle osób mam na głowie chorych plus ja, to muszę zwolnić i wszystko odłożyć na sekundkę na bok. I tak miało być. Do chwili, kiedy w internecie przeczytałam przez przypadek tekst dziewczyny, która napisała, że ona odstawiła karmienie piersią z powodu tego, że musiała wziąć jakieś tam leki na przeziębienie. I stwierdziłam, że ponieważ jestem właśnie w takiej sytuacji, dokładnie takiej samej sytuacji, czyli karmię już trzecie dziecko, jestem przeziębiona, więc ostrzegam, że jeśli w międzyczasie będę kaszleć albo kichać, to no to niestety musicie mi wybaczyć. Ale do rzeczy. Dzisiaj chciałam Wam coś powiedzieć na temat właśnie leków i karmienia piersią, ponieważ ja jestem też właśnie w tej sytuacji i zgłębiłam ten temat i mogę coś na ten temat powiedzieć. Zacznę od tego, że w większości przypadków, jeśli chodzi o leki, to na ulotce możemy przeczytać taki tekst, że leki powinniśmy skonsultować z lekarzem, jeśli karmimy piersią albo jesteśmy w ciąży. Czytając to, mylne jest założenie, że te leki są szkodliwe. To jest tak, że firmy farmaceutyczne muszą się zabezpieczyć i muszą coś takiego napisać, ponieważ oni po prostu nie są w stanie przeprowadzić badań, odpowiednich badań i potwierdzić na 100%, że tak jest. Druga sprawa to taka, że często różne leki to są ileś tam różnych jest składników w danym leku, tak? Mamy, nie wiem, paracetamol, witaminę C, witaminę tam jakąś, czyli mamy taki zestaw i wystarczy, że jedna rzecz jest nieprzebadana albo jedna rzecz jest może szkodliwa i już wtedy pojawi się nam taki tekst. Co zrobić w takim razie w sytuacji, kiedy jesteśmy chorzy, a karmimy piersią? Przede wszystkim na pewno nie odstawiać dziecka od karmienia. Uważam to troszeczkę za jakiś taki absurd. Natomiast wiadomo, że mama szczęśliwa to dziecko szczęśliwe, więc jeśli mama jest chora, a tym bardziej mama ma jeszcze inne dzieci, tak jak w moim przypadku teraz, to mama nie ma czasu na chorowanie. Uwielbiam taką reklamę. Nie wiem dokładnie, jaki tam padł tekst, ale tam dziecko biedne w pokoiku stoi na środku tego pokoju i mama mówi, że ja teraz biorę sobie urlop, bo ja idę chorować. I no tak nie ma, tak? Mama nie ma wolnego, jak jest chora, tylko normalnie funkcjonuje. Często jeszcze na zwiększonych obrotach, bo często właśnie jeszcze oprócz niej jeszcze są chore dzieci. Co zrobić w sytuacji, kiedy jesteśmy przeziębieni, a karmimy. Wiemy już, że mamy nie odstawiać, ale co dalej? No jeśli na wszystkich etykietach jest napisane, że nie wolno. No najlepsza w ogóle metoda, nie tylko dla kobiet w ciąży, jest to, żeby po prostu stosować leki naturalne. Znaczy właśnie nie leki, tylko stosować środki naturalne. I ja te rzeczy najczęściej stosuję. Czyli wszystkie tutaj, no będę banalnie teraz mówić, wszystko co ma, co jest z czosnkiem związane z cebulą, płukanie solą, wszystkie jakieś inhalacje, oregano, sosna, czy jakieś inne jeszcze rzeczy inhalacyjne. Do tego pijemy soki z czarnego bzu, z malin, więc te wszystkie rzeczy, które są, mówię, stricte naturalne, to wydaje mi się taka baza przeziemieniowa. Jest jeden minus takiego leczenia, ponieważ są to środki naturalne, więc musimy mieć trochę więcej czasu, żeby one nam po prostu pomogły. No ale my nie mamy czasu, bo musimy się zająć innymi dziećmi. Co z tym fantem zrobić? Ja stosuję metodę taką. Po pierwsze stosuję środki naturalne, o których mówiłam przed sekundą. Po drugie, stosuję część preparatów, które są typowych dla kobiet w ciąży. Ale ja już Wam kiedyś o tym też wspominałam, niektóre preparaty kobiece są mega drogie.
ponieważ właśnie one zostały przebadane przez kobiety w ciąży i przez to też ich cena jest bardzo, bardzo wysoka. Jeśli nie chcemy płacić takiej ceny, możemy poprosić w aptece, żeby dobrać zamiennik. I tych zamienników naprawdę jest bardzo dużo. Ja stosuję kilka, na przykład tabletek na ból gardła, które spokojnie, bez problemu można stosować jako zamiennik, czy z prawoślazu, czy na przykład malina i cytryna i miód, czy porost islandzki? Chyba to się nazywa tak. I takie rzeczy to są jakby, można powiedzieć, w różnych preparatach, które możemy kupić naprawdę w dużo niższej cenie niż te, które są oznakowane, że to są dla kobiet w ciąży. Dodatkowo używam często niektórych preparatów, które stosuje się dla dzieci. One też są łagodniejsze, one też są takie, których skład jest zazwyczaj, nie ma alkoholu, który nie ma jakichś różnych takich środków, które mogą właśnie źle wpływać właśnie na dziecko. I stosuję na przykład syropy na kaszel. W ten sposób. Stosuję na przykład takie plasterki na noc, które stosuję dla moich dzieci i ja również sobie je przyklejam. One powodują, że można lepiej oddychać, ale co w sytuacji dochodzę do takiego punktu, kiedy już naprawdę musimy sięgnąć po typowe leki. No i teraz z tego, co wyczytałam, ja oczywiście nie jestem lekarzem ani farmaceutą, więc mogę Wam tylko coś zasugerować, coś, co ja rozeznałam się w tym temacie i wiem, co jest możliwe i co my możemy, kobiety, nie szkodząc dziecku, co my możemy zastosować. Paracetamol i ibuprofen to są takie preparaty przeciwbólowe, które spokojnie możemy brać i one w żaden sposób nie przenikają albo przenikają w takiej ilości, w której w ogóle tego dziecko nie odczuje. Jeśli chodzi o tabletki do ssania, to również podobno ona albo w ogóle nie przychodzi do krwi nawet, albo jeśli przychodzi, to w tak małej ilości, że w ogóle tutaj też to nie stanowi problemu. Natomiast jeśli chcecie zastosować takie różne przeziębieniowe specyfiki, które Was postawią na nogi tak w 3 sekundy, to tutaj musicie mieć świadomość tego, że w składzie takich specyfików różnych, oprócz paracetamolu i oprócz lub ibuprofenu i pewno jakiejś tam witaminy C, są inne składniki. I tu właśnie te inne składniki mogą być problematyczne. Często to są takie substancje, które mają pomóc Wam przy katarze. I teraz takie substancje typu pseudoefedryna, to one wpływają albo na senność Waszego dziecka, tak jeśli gdzieś karmicie, albo wpływają na przykład na to, że będziecie mieć mniejszą laktację. No i teraz tak. Jeśli jest sytuacja kryzysowa, jeśli nie możemy skonsultować się z lekarzem, no to wtedy nie jest to jeszcze coś, co tutaj powiedziałam, jako coś, co, nie wiem, zabije nasze dziecko. No nie. Ale może po prostu negatywnie wpłynąć. Zamykając, to są wszystkie rzeczy, które możemy łykać na przeziębienie. Ponieważ nie będę mówić tutaj o antybiotykach, które nie są na wirusy, ale podobno z tego, co wyczytałam, większość... Jezu, idzie moje dziecko, bo jak nagrywam w sypialni. Właśnie moje dziecko się obudziło. Choraśku, mój malutki. Dzień dobry, Choraśku. Z tego, co wyczytałam, kochani, to antybiotyki też nie wpływają negatywnie. Ale warto każdy antybiotyk przedyskutować oczywiście z kim? Z lekarzem. No oczywiście z lekarzem albo farmaceutą, tak? Tak. Nie czytam tu ulotki, ale tak trzeba niestety zrobić. Odstawiłam Jaśminę, już mogę do Was wrócić. Podsumowując, nie przestawajcie karmić, bo to naprawdę nie ma żadnego sensu i tylko Wy będziecie cierpieć, Wasze dziecko. Jeśli chodzi o przeziębienie, to nie ma problemu, żebyście brali naturalne środki, a jeśli musicie, to jakiś paracetamol, ibuprofen,
nie ma też z tym żadnego problemu. A jeśli chodzi o poważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o poważniejsze choroby, to polecam je na konsultację z lekarzem. Lekarz przejrzy dokładnie skład danego preparatu i sprawdzi, czy jest on możliwy, żebyście taki preparat po prostu dostawali. Natomiast jeśli chcecie sami sprawdzić, czy dany skład właśnie jest odpowiedni dla waszego dziecka, to ja wam znalazłam taki leksykon składów różnych leków i możecie tam sami wpisać właśnie i jest informacja, czy ten lek jest odpowiedni, czy ten składnik leku, o. Dobrze, teraz żebym się wyraziła, czy składnik leku jest odpowiedni i czy możecie taki lek zastosować. Mam nadzieję, że dzisiaj mimo po prostu tutaj zmiany pewno głosu byliście w stanie wytrwać do końca. Nie przesyłam wam dzisiaj wyjątkowo żadnych buziaczków, żadnych całusków. Trzymajcie się ciepło, zdrowo. Pa, pa.